Co się dzieje z Twoim zabezpieczeniem społecznym, jeśli dojeżdżasz do pracy z jednego kraju Unii do drugiego? Czy zamierzasz pracować w innym kraju Unii albo w Islandii, Liechtensteinie, Norwegii lub Szwajcarii i przemieszczać się codziennie albo przynajmniej raz w tygodniu do kraju, w którym mieszkasz? Jeśli tak, to co się stanie z Twoim zabezpieczeniem społecznym? Zabezpieczenie społeczne obejmuje na przykład korzystanie z opieki zdrowotnej, zasiłków macierzyńskich i ojcowskich, zasiłków rodzinnych i dla bezrobotnych oraz prawa do emerytury. Po pierwsze, trzeba pamiętać, że tylko jeden kraj jest odpowiedzialny za Twoje zabezpieczenie społeczne w danym okresie. Jest to zazwyczaj kraj, w którym pracujesz i płacisz składki. Weźmy na przykład Mikaela. Jest inżynierem, mieszka w Belgii, ale dojeżdża codziennie do pracy w Holandii. Oznacza to, że to Holandia, w której Mikael płaci składki, jest odpowiedzialna za jego zabezpieczenie społeczne. Mikael ma zatem prawo do opieki zdrowotnej w Holandii, ale może również uzyskać pełny dostęp do opieki zdrowotnej w Belgii, w której mieszka. Aby tak się stało, Mikael musi zwrócić się do holenderskiego organu ochrony zdrowia o formularz S1, który pozwoli mu zarejestrować się w urzędzie belgijskim. Holandia zwróci Belgii drogą administracyjną środki wydane na opiekę zdrowotną świadczoną w jej imieniu. A co się stanie, jeśli Mikael straci pracę? Będzie musiał zarejestrować się w Urzędzie Pracy i złożyć wniosek o przyznanie zasiłku dla bezrobotnych w swoim kraju zamieszkania, w tym przypadku w Belgii, nie zaś w kraju, w którym pracował i płacił składki. Belgijski Urząd Pracy rozpatrzy jego wniosek zgodnie z przepisami belgijskimi, ale weźmie pod uwagę ostatnie wynagrodzenie, które Mikael otrzymał w Holandii oraz okresy przepracowane przez Mikaela w innym kraju Unii, czy też Islandii, Liechtensteinie, Norwegii lub Szwajcarii. Dokumentem zaświadczającym o czasie przepracowanym za granicą jest formularz U1. Mikael powinien więc uzyskać od władz holenderskich formularz U1 za ostatni okres przepracowany w Holandii. Korzystne dla Mikaela jest to, że jeśli chciałby szukać pracy w Holandii, może też zarejestrować się w holenderskim Urzędzie Pracy. Mikael musi jednak nadal zgłaszać się do urzędu w Belgii. To władze belgijskie zapewniają mu dostęp do zabezpieczenia społecznego, w tym do opieki zdrowotnej, świadczeń rodzinnych oraz zasiłku dla bezrobotnych. Dzięki unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego można swobodnie poruszać się po Europie i nie tracić prawa do zabezpieczenia społecznego. Koordynacja zabezpieczenia społecznego. Cała Europa należy do Ciebie.